Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. I w tym odcinku postaram się wreszcie spożytkować jakoś te wielkie dusze, które udało mi się uzbierać do tej pory. Czyli pójdziemy do Pani Ptaszyska, czyli Pani Kruka. No nie wiem, jak ją można ładniej nazwać. No, po prostu Kruk troszeczkę o ludzkich kształtach, a jednocześnie mówiący zupełnie fajnym ludzkim głosem. Ej, oj. Oj, tak to mi się nie będzie bawić. Zejdźmy na dół. To zaraz pełno pająków przyjdzie, to jest bardzo martwiące, więc od razu może chodźmy do niej, bo ona jest już tu. No właśnie, może nie tak od razu. Najpierw tego. Dobra. No, bardzo niefajnie się zachowujecie w stosunku do mnie teraz. Dobra, chciałbym zamknąć drzwi. Tak będzie bezpieczniej dla wszystkich. Dobra, ale też bezpieczniej dla mnie będzie napić się od razu. No to jest ona. Dobra, więc tak, zagadajmy. Dobra, czyli super, nawet nie będę musiał za to płacić. Ha! Dobra. Może coś naprawić? Nie. Mogę coś wzmocnić? Pewnie, że mogę. Może mogę bardzo dużo rzeczy wzmocnić. Mogę na przykład tarczę swoją. Nie, no cały czas czekam na tą lepszą, ale już naprawdę gra się zbliża powoli do końca, więc w sumie może, czemu nie? Dobra, moment, zaraz. Za momencik. No to jest sporo rzeczy. Nawet niektóre z tych, które mam na sobie, mogę ulepszyć. Na przykład maskę. Dobra, ale też nie w tym celu tutaj przyszedłem. A może coś kupię? Też nie w tym celu, ale zobaczyć zawsze można. To mam i to też mam. Dobra, wymieńmy się. Zobacz, pokaż mi, co tam masz. Czyli tą tarczę miał tamten gracz. Wielka tarcza, odłożenie blokada zaklęcia. Wielka tarcza wykuta z duszy lustrzanego rycerza. Potrafi odbijać zaklęcia. Powiada się, że lustro w zamku jest przejściem do innego świata. Ej! Nie byłem w lustrze. Tam. Dobra, co jeszcze masz? Moc świętego dzwonu. Czyli to jest ten właśnie, no właśnie, od Welsztanta. Atak specjalny. No, służył królowi za życia i po śmierci. Dobra, tutaj jest nóż rzeźnika, pajęcza, nić, pajęczy kieł i tutaj jeszcze coś ciekawego. Nie, dobra, ale bardzo mi zależy na tej tarczy. No, 35 w siłę, no ale trudno, będę miał pewnie prędzej czy później. Tak. Come back again if you find another soul. No, mam już ich troszeczkę więcej przy sobie. Dostałem ten przedmiot? Nie wiem, że poszła, tak nie mówiąc, kulturalnie wyjebka, czy coś w tym stylu. Nie, pokażcie moje tarcze. Jest, no, dobra. Wyposażenie, porównajmy. Oczywiście wszędzie gorzej, ale w samym blokowaniu nie aż tak źle znowu. Dobra, tylko pewnie znając życie magicznym tytanitem to się ulepsza, nie? No, jest taki plus, że mogę to sprawdzić już od razu u niej. Wzmocnienie, jest tarcza, jest. Skamieniałą, smoczą kością, to jeszcze gorzej. Ale też moment. 224. Ciężko będzie to podbić, no ale odbijanie zaklęć. Nie, dobra, moment. Najpierw to muszę się dowiedzieć, ile siły ma moja postać. Ale najpierw jeszcze rzucę okiem tu. Nie, dobra, chyba od niej nic więcej, ale może wróćmy się do Strayda. Do jego celi. On miał zaklęcia jakieś za duszę. Mógłbym też użyć od razu. Dobra, to tak, tej pani już podziękujemy, ale nie chcę tu się teraz plątać. Ale jeszcze zanim się przeteleportuję, to ile do siły brakuje? 5. Kurde, to jest dużo. No dobra, kość wiodąca do domu. No to nie jest marnotrawstwo, mam ich jeszcze trochę, a to mi troszeczkę ułatwia, więc uwaga, teleport. Wprost do celi Strayda, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu. Dobra, jest i on. Well. No ten przynajmniej rozpoznał, że mam ich teraz przy sobie multum. Dobrze, to pokaż, co mogę wymienić u ciebie. Znaczy, na co tak właściwie. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale mam teraz troszeczkę fajne zaklęcia poustawiane, ze tego, że mam 35 już inteligencji. W sumie nawet dwa wam pokażę, zanim tutaj podejmę barter ze Straydem. Czyli on tak, włócznie dusz i wir dusz i to wygląda naprawdę mocarnie, muszę wam to pokazać wręcz. Dobra, tu będzie jakiś zombiaczek.
Dobra, tam jest dopiero, ale patrzcie jak to wygląda. No przecież wir lecący prosto do niego, tylko w sumie nie aż tak daleko. Cztery użycia. Dobra, ale jeszcze ten wir na kimś muszę, o, na przykład na tym pokazać, ile to zabiera tak właściwie. No zabiera troszeczkę. 84? Serio? Czy może po prostu to był insta-kill? Okej, nie? Stop. O, oh, shit. Dobra, teraz zobaczymy, jak długo to się rzuca w walce. No nie tak źle, ale nikogo nie trafiło. Nie. Chyba mimo tego, że naprawdę fajnie wygląda, zmienimy to. Czym prędzej. Okej. No to może Strait będzie miał coś konkretnego. A też może jakąś broń wreszcie. No już mam miecz prześladowca, ale wybitnie mi nie podpasował, więc może coś innego. No fajnie by było, żeby te duszyczki się na coś przydały. No bo nie chciałbym ich wydać po prostu, nie chciałbym ich zmienić na duszę. No chyba, że po prostu przy ognisku w Majuli. Nie no dobra, Strait, koniec gadania, pora wymiany. O kurczę, ten ma więcej. Miecz kuźni. 40 aż trzeba mieć. W jego klinze drzemie straszliwa moc ognia, którą można wyzwolić silnym atakiem. Ziemia płonęła ogniem, a z płomieni wyszła bestia. Istota jednym ciosem spaliła zadufanego króla, a jego zamek pochłonęło morze ognia. O kurde. Nie wiem, fajne są te historyjki. Fajnie sobie poczytać. Nie, ale tutaj naprawdę no, coś ciekawego jest. Dwuząb, sorry. Gargulca na przykład. Ale nie, bym musiał mieć coś bazującego na sile, mimo wszystko. Więc coś może lancę rydwanową, ale nie, ona strasznie mało zabiera, ale też krwotok w sumie. Ale lanca to lanca. Pchnięcie, no właśnie, to jest atak główny. Kościana kosa. Dobra, kosa wykuta z duży chciwego demona. Zgięty kręgosłup chciwego demona jest twardy jak skała, a zamiast ciąć ciało, ta broń miażdży je. Czym było wcześniej to coś, co stało się potwornym demonem i dlaczego nigdy nie opuściło tej podłej królowej? Trudno powiedzieć, może było do niej jakoś przywiązane? To powinien być znak zapytania dodatkowo. A w sumie to może byłoby być też stwierdzenie. Nie, dobra, ale coś bierzemy z tego? A może zaklęcie właśnie, bo Strait ma dużo zaklęć. Shit. Święta przysługa. Cztery miejsca zajmuje. Dobrze widzę. Te wszystkie po jednym, a to cztery? To? Ale co daje? Starożytny cud, któremu podobno został stworzony przez wojowników, którzy niegdy służyli Bogu Słońca. Dobra, spoko. Czyli od dobrych ziomków się wywodzi, ale zapewnia tymczasowe wzmocnienie ataku i obrony rzucającego i wszystkich pobliskich sojuszników. No mocarne, ale czy warte duszy? A i tak nie będę go używał, bo cztery miejsca aż. To musi być mega team playerem. Ale dobra, moment, a to? Deszcz dusz. Czy ja tego nie mam przypadkiem? Albo sama naprowadzająca ciężka strzała dusz. Ej, akurat mam 35 inteligencji. Dusza strażnika ruin. Ej, dobra, okej. Okay. Weźmy. Ale czy sprawdzę, czy deszcz dusz. Mam. No przecież dokonaliśmy wymiany, o co ci chodzi? Nie, dobra, momencik, usiądźmy, zamienimy. Dostajanie zaklęć. Teraz tak, no wiru duszy się pozbędziemy. Zamienimy na... O, w ogóle mam ten deszcz, czy nie mam tego deszczu? Nie mam deszczu. Okej, okay, ale jest sama naprowadzająca ciężka strzała. Trzeba zobaczyć, czy naprawdę to jest w dalszym ciągu ta ciężka. I jak bardzo mocno jest samonaprowadzająca. Dobra, wszystko przygotowane, zombiaki na dole, dopiero. Nie, tu powinien być pierwszy już. Nie, kurczę, zniknął. Z tego parapetu. No, ale tutaj sobie siedzi. Dobra. Czas rzucania dobry, obrażenia... No, 200 coś to jest troszeczkę mało. No, ale wystarczyło na zabójstwo. Nie, dobra, zombiaki to jest chyba zły przeciwnik na testowanie zaklęć. Trzeba tych tutaj uzbrojonych, którzy znajdują się całkiem niedaleko. Zaprzątnąć do pracy i niech mi pomogą. Czyli po prostu tutaj trzeba polecieć. Tak, dobrze. Tutaj oni będą strzelać, a później zejdą. Jeżeli będę wystarczająco upierdliwy, ale najpierw muszą strzelić. No dobra, miałem nie zgarnąć ani jednej, ja zgarnąłem już trzy. Jedna w sam środek czachy przeszła na wylot. Dosłownie. Ale dobra, już się będą rozpędzać do mnie teraz. Więc spoko, tutaj sobie skręcimy. Tylko właśnie, oni schodzą po drabince, a jeżeli już...
No nie w tym konkretnym przypadku. Dobra, ile to zabiera? 270 to jest mało. Dobra, widziałem ten cios w plecy. Niegodziwcze. Ale o wiele więcej zabiera mój miecz. Co jest dziwne. Akurat. Dobra. Pospolity owoc. Nie wiem po co, ale mam. Ale dobra, moment. Ale na tych od razu mogę też sprawdzić włócznie dusz. Dobra. Jeden. No to zdecydowanie więcej zabiera i to warto mieć, ale tylko dwa użycia, cholera. Ale jak już się przebije, to przez wszystkich. Dobra, jest mocarnie, jest fajnie. Okej, okay, ale dobra, nie będę biegł teraz. Znaczy nie będę używał kości wiodącej do domu. To jest za blisko. Przebiegniemy się. Więc delikatny fast forward. Z delikatnym przystankiem na kolejne przetestowanie. Słabo. Dobra, dobra. Zaraz lecimy znowu sprintem. Dobra, no jak widać komuś się skamieniało tutaj, ale nie, dobra, to uznaję to zaklęcie za kiepskie i zamieniamy je, tylko kurczę, na co? A moment, właśnie, ten deszcz dusz. Ale moment, stop. Tutaj wyglądało coś łudząco podobnie do tego, co tam miałem zamiar kupić. A, to jest wir, sorry. Dobra, wir, deszcz. No jest różnica, zdecydowanie. Dobra, strajd, jeszcze jedna wymiana. Moja dusza skorpionicy Nike za twój deszcz dusz. Okej. Okay. Kurczę, zastanawiam porządnie, czy tego nie wziąć. Nie, jeszcze raz nie. Toksyczna mgła. Tu ci powoli niszczy ciało celu, stale zadając obrażenia. O, fajnie było otruwać przeciwników. Tylko co to jest tak właściwie? Urok? Nie potrzeba nic, to chyba piromancja nawet. Dowódca szczurów, strażnik szczurów. No tego raczej ja nie zamienię na fajną broń. Chyba że szczurzy ogon w charakterze bicza na przykład. Nie no, dobra, weźmy. Chyba jedną i drugą, a co to jest? Niszczy jego wyposażenie. Dobra. Weźmy, serio. Weźmy, no dobra, to już wzięliśmy. Zmiana. No, przestań mnie wyzywać, kurde. Moment, to jest dalej zamknięte? Czy może mam klucz? Nie, tutaj pewnie straight go ma. Ale nie chcę z nim walczyć, bo jest póki co bardzo przydatną postacią, bardzo fajnym NPC-kiem. Dobra, dostrójmy. Tak, to wypad. I mamy deszcz. Kurczę, mniej potrzeba inteligencji niż sądziłem na niego. Żeby to nie było zbyt słabe teraz. Dobra, jakiś przeciwnik? Może na początek. Jednak na zombiakach. Dobra. Tutaj będzie sobie siedział grzecznie. Nie, już nie. Coraz mniej. Ale w jakim sensie ten deszcz? Nie kumam. W dalszym ciągu nie kumam. Ej, chodźcie tutaj bliżej. No, bo może potrzebuję większej przestrzeni nad głową. Czyli na przykład... O, tutaj teraz. Hop. No coś się stało, ale jeżeli to był deszcz, to raczej taki, kurde, kapuśniaczek troszeczkę. Dobra, zakręcie może fajnie wygląda, choć w sumie nawet nie widziałem, czy dobrze wyglądało. Ale mało zabiera, jest ciężkie w rzucaniu, więc nie. Włócznia dusz tutaj wróci teraz. Szkoda, że dwa użycia tylko. No tam w sumie mam też chyba deszcz, włóczni dusz, ale to zdecydowanie słabsze zaklęcie. Dobra, ale co teraz? Może ten wir, faktycznie, no ale wtedy w ogóle strzelanie na dystans to tylko emisja mocy i włócznia błyskawic zostanie. Ej, dobra, ale w sumie trzeba potrzebuje jakiegoś innego zaklęcia ofensywnego. Może faktycznie toksyczną mgłę gdzieś tutaj wrzucę sobie. Dobra, ale wiecie, to sobie pozostawię na inną sytuację, sobie rozkminię to porządnie. A tymczasem wrzućmy ten wir i przetestujmy go w walce, bo może naprawdę jest lepszy niż sądzę. No, tylko właśnie, walka gdzie? Gdzie teraz się udać? Co, z królem Wendrickiem zawalczyć, czy już sprawdzić królewską pieczęć i otworzyć tam te drzwi? No dobra, ale on mnie zabił. Wypadałoby wyrównać rachunki. Ale też w sumie nie trzeba, może jest jeszcze dla niego ratunek. Co z tego, że jest agresywny? A dobra, tamte królewskie drzwi, o których wiem... Na pewno były w kniei upadłych olbrzymów. Zaraz przy głównej wieży.
Więc tam się udajmy. Bo to właściwie to się teraz zastanawiam, czy te wszystkie drzwi, do których wymagana jest pieczęć, czy tam symbol króla, czy one się łączą ze sobą, czy to są oddzielne pomieszczenia? Nie, oczywiście źle poleciałem, tylko chciałem po prostu zobaczyć, czy tutaj na pewno wszystko podniosłem i czy nie ma za żadnych zamkniętych drzwi. Na przykład te. Ale już swoim otworem. A nie, tutaj już musiałem być po prostu. Okej, nie spadając tam za bardzo na dół. Ej, serio? Taki wyskok? Połowa zdrowia? Naprawdę? Okej, skoro już tutaj jesteśmy, no u tej pani dawno nie byłem. Jak znowu? No właśnie dawno u ciebie nie byłem, a ty mnie widzisz słowami znowu. Jakim cudem to się znalazło u ciebie? Ulubiona wielka tarcza Peita. Zdaje się być dość pospolita, ale w rzeczywistości została wykuta techniką nakładania cienkich warstw żelaza, za pomocą której można stworzyć tarczę zapewniającą dużą obronę przy niskiej wadze. Cholera jasna, pewnie, że wezmę. Najwyżej później sprawdzimy. Aha, i faktycznie ona ma też resztę zestawu Peita. Bardzo lekką zbroję. I kukiełki. Też by się pewnie przydały. Dobra. Proszę wszystkie. 7500. Widziałem kogoś, kto miał o wiele droższe. Ej, to mam. Ej, nie mam! Nie mam strzały dusz. Nie, ale spoko, nie muszę mieć. Przydałyby się takie 32 zaklęcia, które mógłbym sobie rzucić. Dobra, zjedźmy sobie na dół i tu nam po drugiej stronie. Jest miejsce, do którego chcę się udać. Sorry, wstaniesz? Kurde, mógłby, nie? Wygląda, by mógł. A może trzeba go obudzić. I z zaklęciem, albo niekoniecznie zaklęciem nawet. A może tak skokiem? Znaczy skokiem, no co jest? No, ale sorry. Tak go obudziłem, że poszedł spać dalej znowu. Bardzo szybko. Okej. Dużo plan krwi tutaj widziałem. Ostatnio. Mogę go pokazać. Mam go w ekwipunku. Znaczy w pierścieniach gdzieś tutaj. Są moje świecidełka na palce, są i one. Jest tutaj. Wyrzuć. Nie, na pewno nie wyrzuć. Trzeba będzie go ubrać, tylko zamiast czego? Pierścień Starego Słońca. No dobra, mam nadzieję, że to jest chwilowe tylko. Też pierścień umarłych. Ale nie zginąłem, dobra. Mam pierścień i co teraz? Mogę pchnąć? Znaczy nie, otwierają się same. Ocenimy. Tak, to jest tutaj. Dokładnie to jest tu. Dobra, złowieszczo się otwierają. Może zrobię tak. Chociaż już w sumie teraz mogłem się wstrzymać. Ej, ale stop, jest i ognisko. Jak fajnie, jak miło, tylko skąd tyle krwi tutaj? Dobra, i teraz sobie przysiądę, bo jestem bardzo ciekaw, które to jest ognisko. Czyżby to czwarte w Kieniu Upadłych Olbrzymów? Tak, dokładnie. Dobra, no to pozostaje teraz iść dalej, skoro już magiczna broń jest zarzucona. Co tutaj po prostu? Ja tutaj skakałem ostatnio. Też słyszę te magiczne dźwięki, aby coś tutaj było. A, to pode mną. Już wtedy, w jednym z poprzednich odcinków doszliśmy do tego, że to jest pode mną. Ale dobra, coś tutaj się stanie. Sprawdźmy. Niestety nic, ale jednak coś. Moment, co, wrota się zamykają? Tak jest, dobra. Ten dźwięk dobrze zidentyfikowałem. Zostaw tutaj. Dobra robota, ale z czym? Z przeskoczeniem tutaj? Chyba nie o to chodziło. Nie, tutaj zeskok na dół to jest pewna śmierć. Zresztą nie tutaj konkretnie, ale... Wow! Otworzyłem drzwi po to, żeby uruchomić ognisko. Holender, może tu jest jakieś przejście tajne. Sekretne, ukryte. Nie. Ale w dalszym ciągu mam ten pierścień przecież, no to właśnie. Nie wiem, byłaby zostały otwarte cały czas. A co, otwierają się, tak? Dobra. To jeszcze wyeksplorujmy troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Tutaj, czy może za, tutaj coś się czai. A może zaatakować to drzewo? Zły pomysł. Ej, no nie wiem. Dobra, przeczytajmy wiadomość. Jakie przebieganie? Tu? Gdzie mam przebiec? Chyba, że tam. Nie, dobra, drzwi się kolejny raz zamykają, ale dobra, gdzie były drugie?
Ej, moment, czy ja tam byłem? Tak, na pewno. Nie ma co sobie głowy zaprzątać. Ale dobra, wymacajmy jeszcze ścianę. Czy na pewno nic tutaj nie ma? Bo się nie chcę wierzyć. Chyba, że coś naprawdę na rzeczy jest z tymi olbrzymami. No musi być. Zresztą widzę te świetliki tutaj. Kręcące się. Dobra, dotknijmy plamy krwi. Swój cuda. Ale jakie? Jakiego cudu mam użyć, żeby go ożywić znowu? Właśnie nawet nie wiem, czy bym chciał. Nie, ale dobra, teleportujemy się w miejsce drugich takich drzwi, a te, jeżeli dobrze pamiętam, były gdzieś w lesie. Więc zagajnik myśliwych... Nie taki las. Nie taki las. Gdzie on był? Tu. Dobra. Puszcza cieni, zniszczone rozwidlenie. I tam w centralne przejście trzeba będzie pójść, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście. Jakby co, właściwy pierścień cały czas mam na palcu. Zresztą co widać po jednej ikońce mniej. Poniżej mojego paska wytrzymałości. Dobra, tutaj, tak? Chyba. Moment, ale coś z tym drzewkiem? Nie. Widocznie wtedy tamta wiadomość, którą kiedyś czytałem, była ściemą. Ale też niekoniecznie, po prostu może... Kolejny sekret jakiś. Kolejna rzecz, której trzeba użyć. Nie, stop, moment. Chyba źle, chyba to jest kapliczka. Nie? Sorry, jednak moja pomyłka. Było dobrze. Dobra. Wielka magiczna broń na start. No i teraz tak. Co mi pozostaje? Faktycznie chyba, jeżeli tutaj nie będzie żadnej nowej krainy albo bossa, no to Fendrick tylko. O, ale jest, warownia. Aldi. Ej, wygląda troszeczkę jak ta lokacja w Dark Souls 1, która była za pieczęcią... Kurczę, jak on miał... Astorius? Nie? Artorias? Kurczę, nie pamiętam. Trzeba było kupić u Kowala za 5000 i wtedy można było dopiero sobie przejść dalej. Ale dobra, co to jest? Duszyczki, tak? Spokój. Skamieniała smocza kość? Śmierdzi mi tu jakimś smoczyskiem albo czymś. Dobra, coś tam jest. W wysokiej trawie. Co to jest? Zombiaki? Czy małpki? To są trujące małpy chyba. Ale jazda. Dobra. O kurde. Ej, bo się zaraz zamienię w kamień. Dobra, dajcie mi ten wir. Sprawdzę z chęcią. Dobra, jest i wir. Jest i odpowiednie przyrząd. Dobra. Dobra, niby że atakujcie. No nie zabrało nic. Długo się rzucało ogólnie do kitu. Dobra, ale może kiedy stoją w grupce, to będzie lepiej. Dobra, ruszą. Zaraz, na pewno. Kiedy tym trzasnę. Wow! Just wow! Nie, po prostu super. No nie, zaraz to zmieniamy. Oczywiście. Wielki topór czarnego rycerza. Ej, takie rzeczy oni zostawiają? O kurde, trzeba z nimi walczyć. Oj, trzeba. Nieważne, jak mało duszyczek. Ale jak już trafi centralnie, to zawiera więcej. No kurczę, ten długi czas rzucania. No ale jak walnie w glebę, to 70. Czasami jakiś obrót, ewentualnie coś. No słabo. No jestem teraz w rozterce. Nęcąca czaszka. Nie, dobra, pokażcie mi ten topór. I tam widzę od razu ognisko. W szopie. Gdzie jest ten topór? Gdzie jest? I on... O nie, już go miałem. Bo to był wielki, tak? Ja myślałem, że mniejszy. Z gatunku tych takich jednoręcznych. Ale nie. Zresztą czarnych rycerzy mam już sporo rzeczy. Zresztą tą halabardę, której używałem w Dark Souls 1. Moja ulubiona wtedy. Buława zuchwałości. Zaklęcie? O kurde, tego nie wiedziałem. Pokażcie mi to. Aha, że mocnym uderzeniem jest cud, tak? Tym sobie uderzam i nagle... Misja mocy. Ej. To nie jest takie złe w sumie. Ale... Ile to zabiera? Cholera, niewiele. Naprawdę niewiele i też mój dzwoneczek zdecydowanie więcej pozwala zabierać coś cudami. No to nie. Nie ma takiej opcji. Ale tutaj tym się mogę posługiwać. Jak to wygląda? Aha! Jedną ręką nawet potrafię, dobra. A oburącz, dzierżąc. Dobra. Najpierw ognisko. A później zobaczymy. Można się zabawić później, ale ile to zabiera w ogóle?
Cholernie mało, niestety. Tutaj brakuje mi jeszcze zręczności, a szkoda. Tu mi brakuje siły, też szkoda. Nie, czyli teraz co muszę inwestować tak w sumie? Ej, ta tarcza jest lepsza od mojej tarczy? No oczywiście, że nie, ale... ale... No dobra, a opis tej tarczy. Szczególnie jeżeli masz coś do ukrycia, czyli Pate po prostu pewnie naprawdę był takim frajerem, jak go tamten pisał wcześniej. Okej, okay, ale tylko zmienię sobie już na królewską. Odpalimy ognisko, kochani, ja w tym miejscu. Kończę ten odcinek, tylko najpierw... chciałem jeszcze wiadomość przeczytać. Co to jest napisane tak właściwie? Uważaj na żal. No to już chyba wiecie, co będzie w kolejnym odcinku. Może być ciężko. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!